Tchórze, tchórze! Spodziewałem się tego. Witam bardzo moich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku z patcha 1.30 Emperor, gdzie dzisiaj będzie dość nietypowo, bo chcę sobie zobaczyć, czy Anglią idzie zdobyć nadal bez większego problemu Unię Personalną w tutaj evencie z Main. Trzymajcie za mnie kciuki, robimy to na poziomie hard, i zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście Iron Man, żebyście nie myśleli, że ja tutaj używam jakichś cheatów. Okej, na patchu 1.30 ponoć bardzo często zdarza się obecnie możliwość brania na samym starcie sojuszu angielsko-branderburskiego. Burgundzkiego, debilu! Co też polecam wam robić. Na 10 restartów 8 razy miałem Burgundię z możliwością wzięcia sojuszu. Dajcie znać, jak jest to u was. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europe Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Zaczynamy mając 29 tysięcy na 37 oraz mając 239 przyrostu manpowera na starcie. Cholernie mało! Oraz oczywiście Johna Talbota 243. Nie najlepszy dowódca, ale zawsze coś. Jako Anglia w teorii mamy troszeczkę lepszą piechotę od francuskiej, ponieważ dostajemy Infantry Combat Ability plus 10%. Nie mamy w zasadzie nic więcej, co by nam miało tutaj pomóc w tej wojnie. Nasza flota składa się z 6 okrętów ciężkich, 9 okrętów lekkich oraz 18 okrętów transportowych. Marynarka jakoś to się teraz zmieniło w tym momencie, więc nie chcę wam tutaj nic podpowiadać, jeszcze sam muszę ogarnąć, co jest teraz ważne, czy są morale ważne, czy pipsy są ważne na statkach. Nie mam zielonego pojęcia, wiem tylko, że patch 1.30 to zmienia. Jako Anglia nie mamy też tutaj nobility, ponieważ posiadamy walony parlament, przez co nie zwiększymy w żaden sposób naszej ilości manpowera. Chyba że poprzemy całą naszą tutaj armię na najemnikach. Bo chyba nas stać na to. No, oczywiście od razu wysłamy Bispy Network na Francję. Naszych tutaj typów od razu fokus na punkty militarne. Nic więcej nie będziemy potrzebowali. Przydałby się jakiś inny doradca, więc może tych rerolujmy, aż mi się trafi najlepiej tutaj doradca z moralami. Bo raczej dyscyplina na ten moment nie będzie aż taka ważna. I w sumie może się wyrobimy przed wojną już? Ciekawe. Tak z ciekawości dla porównania, no to wchodzę sobie tutaj na Francję i patrzymy, że mamy 28 tysięcy na 38 oraz mamy na wasalach dodatkowo trochę więcej niż było na patchu 1.30.00. Na 1.30.01 jest troszeczkę tego więcej jednak wszystkiego. To daje naprawdę ładne liczby i może być ciężej. Ale powróćmy tutaj naszą Anglię. Przypominam, możemy robić achievementy, więc gramy na Iron Manie. Rozdajmy te krzesła. W sumie nie jest to aż takie super ważne, ale normalnie to powinien to rozdać na jakichś lepszych trade goodsach cały czas. Mimo wszystko to tak powinno tutaj zadziałać. Ale po co nawet w miejscu, gdzie będziesz pewnie forty budował i ramparty? Nieważne, Lukas, ty debilu. I w sumie to, co najważniejsze, to mój sojusz z Burgundią powinien teraz spowodować, że normalnie gracz burgundzki chyba powinien zacząć poprawiać tutaj relacje z Orleanem i z tymi innymi wasalami Francji, bo w momencie, kiedy Burgundia ma sojusz z Anglią, może odpalić pewną misję, która zwiększa o 50% Liberty Desire wszystkich po prostu wasali francuskich. A możecie to zablokować tylko i wyłącznie przez wzięcie na przykład sojuszu francusko-burgundzkiego. Dlatego z niedźwiedziem było mi po drodze w tym sojuszu na tym multiku. Więc przestańcie się dziwić, że to było, że taki sojusz był. Bo ja go po prostu musiałem wziąć. Ale mimo wszystko było bardzo przyjemnie i fajnie się współpracowało. I mamy to. Surrender of Main. No ja nie powiem, chcę tutaj mieć wojnę. Co też się właśnie wydarzyło, no i możemy mieć teraz tutaj Restoration Cassius Belli. I to jest wojna o Unię nad Francją. Tak z ciekawości 21 do 8 od 40, o mój Boże, to jest straszne. Jeżeli obiecam ziemię, mogę tutaj w wojnę wciągnąć moją tutaj Burgundię jako na sojuszniku, co może być dość ciekawe. Ale może jeszcze nie teraz.
albo teraz niech tutaj giną. Oczywiście wam ziemię obiecam. Chodźcie, pomóżcie mi. I w teorii powinien mi pomóc każdy kraj, który... Nie, naprawdę mieli Aragoni na rywalu. Czemu tego nie obczaiłem wcześniej? Och. Ja natomiast testuję w tym momencie, czy dalej idzie powstrzymać ten cały disaster poprzez rozstawienie tutaj wszędzie naszych żołnierzy na tej części wyspiarskiej. Na mam też to musiałem robić? Kurka, nie pamiętam, nie, na wszelki wypadek zrobię. Czy nadal też to działa, czy jednak nie? Z krajów ościennych warto jest wspomnieć, że dołączyła tylko Prowansja, czyli już nie ma na przykład tego ryzyka, że Francja weźmie sojusz z Kastylią i musicie to przeczekać, albo z Austrią, chociaż z Austrią ma chyba... Nie, Austria to zły przykład, ale z jakimś innym krajem większym weźmie sojusz i musimy czekać, ażeby ich wypisować. Teraz to już się chyba jednak nie zdarzy. Ale wiecie co, ja się tak mocno zastanawiam, że patrzcie, ja tutaj dosłownie mogę powołać całe kompanie. Za chwilę, nie, wziąć się zadłużyć i 15 tysięcy wojska tu zrekrutować, 23 tysiące wojska tu zrekrutować i od razu lecieć na tyły. Wiecie co, ja to spróbuję zrobić. A nie, sorry, tu jest 10 tysięcy, 23 to jest ich pula manpowerowa. Bo teraz tak to działa, że wojska najemne uzupełniają manpower z takiej swojej tutaj puli. Nie z pieniążków, nie z tego, tylko mają swoją własną pulę manpowerową i uzupełniają się tylko aż do jej spalenia. Kiedy się to spali, przestają się uzupełniać, no i wtedy najlepiej ich rozwiązać, bo wtedy im dopiero to zaczyna rosnąć z powrotem. Na tą pulę też możecie czasem wpłynąć w sposób poprzez ideę kraju, nie wiem czy jakieś idee typu tutaj administracyjne na to wpływają. O nie, jest Mercenary Manpower plus 25%, to widzicie, jest coś takiego co tutaj na to też wpływa. Dość fajne rozwiązanie, nie powiem, podoba mi się to i wygląda to dość ciekawie. I też ważna uwaga, nie bójcie się rekrutować na początku armii z najemników, bo oni są po prostu tańsi. Są tańsi od waszej zwykłej armii. W większości wypadków. LOL, jak ignoruję forty francuskie, co to ma być w ogóle? Co to się dzieje? I dostałem stack wipe'a. Ech. No i niestety tutaj okupacja leci. Zobaczmy to na piątce, jak ta walka tutaj się będzie działa, bo ja do 48 nie zamierzam się ruszać z mojej wyspy. Mam nadzieję, że wszystkie... O, jednak nie wszystkie. Prowincje są obstawione. Jeżeli jestem ślepy, to trudno. Ale zobaczmy, jak to dalej wygląda. No, 47 ta moja Burgundia, no ledwo daje radę. Nie wiem, czy jest sens ją wołać. Muszę przetestować, jaki jest teraz ten timing do wołania w sumie sojuszników. Nie wiem, czy tego też nie zmienili. W ogóle muszę przejrzeć patch note'y. Kiedy to dokładnie ma wybuchnąć? Styczeń 48, okej. I chyba to naprawili. Pretenders Regiment Rise Up in Gwynedd. O, tutaj. Więc chyba to naprawili, więc to już nie działa. Niestety. Dostajemy też minus 2 stabilności, o tym nie pamiętam w ogóle, ale sprawdźmy, czy się na pewno zrespią. I niestety rzeczywiście się zrespili, więc już niestety ten sposób nie działa na Anglii. Szkoda. No, jak patrzę na tego pana, to ja nie chcę, żeby on wygrał. I mam wrażenie, że wojnę róż teraz jest jakoś łatwiej zakończyć. Wystarczy, że rozbije tą armię? Za dużo kawalerii mamy w tych naszych armiach. Trzeba będzie to potem wywalić. No i dostali stack wipe'a jakimś dziwnym trafem. We will find this pretender. Escape! Oh my god, czyli zmienili jakoś te eventy. Nie pamiętam tego w ogóle. Okej? To chyba nie moja robota teraz. Dobra, ale to oznacza, że możemy tu chyba sobie national ten import food from... Nie no, pomóżmy tutaj naszym ludziom.
I mamy to, znowu pojawiają się kolejni buntownicy podczas tego eventu. Czyli ten event wychodzi na to, że jest znacznie teraz ciekawszy, moim zdaniem. I kolejny raz, Richard IV York. I czyżby to był nowy pretender w ogóle? Totalnie, możemy dane mu wygrać. Nie, 024. To jest cały czas ten sam typek. Okej, ja tutaj się szykuję do walki w Kale, żebyśmy tego nie stracili. Tchórze, tchórze! Spodziewałem się tego. Dobra, spróbujmy nasze wojsko tutaj do Kale teraz zdesantować. Tylko jeszcze tutaj wsparcie, które ma przyjść, niech też zostanie. O, i może nam się uda to wtedy odeprzeć. Ja chyba minusów nie powinien dostać, powinien mieć tutaj te dwie fajne armie. Widzę, że wsparcia nie potrzebujemy, ale Francja wygląda, jakby się w ogóle nie spłukała z Manpowera. To jest straszne. Prowansja też jest taka mech tutaj podczas tej wojny. Jak ją wyciągnąć? Ile ta wojna już trwa? 45. To może gdybym tutaj podesłał flotę na chwilę, to by wyszła z tej wojny. Zobaczymy. Dobra, mamy tego typa z moralami. 11 na plusie. Ej, to my zaraz będziemy mieli większą chyba technologię od nich. Zauważyłem też, że ten patch przynajmniej na razie ma czasem coś takiego, że bot się zatnie i gdzieś tam idzie, próbuje się ruszać i tak dalej, i tak dalej. Sposób na to, jak sobie z tym poradzić, że w momencie, kiedy to zauważycie, przeładujcie grę. Od razu wszystko zaczyna chodzić dobrze. Wykorzystajmy już tutaj ten progres. Spróbujmy odbić Cox. Chyba tak to się wymawia. O, end of the War of the Roses. No to okej, okay. Jest troszeczkę ciekawsza ta tutaj wojna i bardzo mi się podoba, że tego już nie idzie tak przerwać. Koniec wojny, rusz, mniejsza agresywna ekspansja na 15 lat. Myślę, że mi się to przyda w tym momencie. A, i pamiętajcie, że będziecie teraz misję tutaj sobie przeglądać waszych subjectów. O nie, Henry Tudor ma wejść na tron. Albo... No nie, no psychicznie nie wytrzymam, jeżeli pozbędę się takiego władcy. Sorry, nie. I widzę jakiś problem w tym staku. 4-8. Piękny rape tej armii francuskiej. Wyślijmy teraz tutaj na obleganie. Tylko, że te armie najemne, bo mówię, mamy bardzo mało manpowera, więc musimy bardzo z tym uważać. Przecież Calais trzeba też odbić. Jaki fuks, mamy Wall Bridge'a na Paryżu, więc za chwilę będzie nasz. A tymczasem się tylko i wyłącznie dalej za... O kurde, ile? Co ja zrobiłem? Czekajcie. Overforce limit modify... Oh my god! Okej, okay, no to, czyli mam jasną sytuację. W całym manpower, jaki mam, to spalam. Wprowadzamy czwartą technologię militarną tuż przed. I w zasadzie Francja jest wciąż na trzeciej. To kusi mnie, żeby tutaj spróbować obronić Calais. No i pięknie udało się tutaj pokonać Francuzów. Wykorzystałem tą przewagę, ale zmniejszajmy tą armię póki mogę. Bo jednak też się nie chcę zapożyczać za bardzo. Nie! To mógł być stack wipe! Udało się! Austria, to my się lofciamy, wow, lofciamy się, improve relation. Mamy Paryż zdobyty, no to teraz to już powinno pójść z górki to wszystko. 3 do siege'a. Naszą flotę wyślimy tutaj do Prowansji, to powinno nam wyłajpisować ten kraj i będziemy mieli te 10 tysięcy mniej wojska do zmagania się. O nie, Francja ma też już czwartą technologię. Nie fajnie, ale ja też coś mam. Chyba nic ważnego niestety. Leci White Peace, tak jak mówiłem. No i pięknie, kolejna bitwa wygrana z Francją i wygląda to coraz, coraz lepiej. No ile potrzebujemy tej Unii? Union with France. Niedużo już więcej. Czy mogę przeżyć? Czy to są te, które ja posiadam zrekrutowane? Czy to są te kompanie? Chyba tak.
Naprawdę, co to ma być? Boty, ty głupie! Patrzcie, na ilu muralach tutaj sama kawaleria. Coś mieli poprawić to, a ja... Coś mi się wierzyć w to nie chce, że to poprawili jednak w jakikolwiek sposób. Daliśmy tutaj radę, znowu ich rozbiliśmy. Tego pana tu wyślijmy, bo on fajnie siege'uje. No i moi drodzy, nie mówcie mi, że się nie da, że Unia nad Francją jest nie do zdobycia, bo Lukas właśnie ją ma. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!